przed nami ostatni mecz tego turnieju, mecz finałowy. Mamy głównych bohaterów tego popołudnia. Mecz finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu. I drużyny BSF Bochnia i MKS Jantarówka. Jeszcze przed nami losowanie. Pierwszy gwizdek i rozpoczniemy ostatnie spotkanie tego turnieju, mecz finałowy. I ruszamy przy piłce Jantar. Coś się stało ze stopą Mateusza Prokopa. Wracamy do meczu. Boknia przy piłce. Spokojnie to rozgrywają. Są pod bramką przeciwnika, 1-0. Tomasz Palonek otwiera wynik tego spotkania w 40 sekundzie. Jedno krótkie podanie. Strzał i wynik otwiera nam się na korzyść Bochni. Chcieli to zrobić podobnie, ale teraz w ataku Jantarówka. Powstrzymany ten atak.
prosto w przeciwnika, rusza Bochnia. Strzał może teraz, ale ponad bramką. Ten atak, ale uciekła piłka zawodnikom Janta Rustka. Dwie minuty grania za nami. Strzał zablokowany. Ucierpiał w tym starciu Tomasz Palonek. No i rzut wolny. Nie było nam komu przyjąć tego podania i wykorzystać go w odpowiedni sposób. Do ataku rusza Jantar. Ale obroniony. Cztery minuty grania za nami. Jeszcze 8 tej pierwszej połowy. BSF prowadzi 1-0. Uderzenie 2-0. Palonek zdobywa bramkę i czas dla Jantaru. Wracamy do meczu.
Próbuje Jantar. Siedem minut do końca pierwszej połowy. Daleki wyrzut. Może teraz, ale dobre wyjście bramkarza. Zatrzymany ten atak, próbuje Jantar. Przerzucenie piłki. Za mocne to podanie. 6 minut do końca pierwszej połowy. Strzał obroniony. Strzał obok bramki. Uraz zawodnika Jantaru. Niestety kontuzja najlepszego strzelca tego turnieju. Kolejny zawodnik z Ustki poszkodowany, na szczęście wstaje.
możemy grać dalej. Strzał, szansa. Broni ta bramkarz. Ostatnie 4 minuty. Szansa na kolejną bramkę. Nie było tam nikogo, kto mógłby poprawić. Utrzymuje się Bochnia przy piłce. Ucierpiał Mateusz Prokop. Niecałe 3 minuty do końca. Szansą Bochnia. Nie ma bramki. Za lekki ten strzał zdecydowanie. Szansa dla Ustki, ale bramkarz na posterunku. Od razu błyskawiczna odpowiedź gracza BSF-u. Szansa. Może teraz jest bramka! Bartłomiej Brzostowicz zdobywa bramkę dla Jantaru Ustka. Szansa, ale bramkarz na posterunku. Przecież mogło to zagranie nieco zaskoczyć. Rusza Bochnia, ale od razu odpowiedź zawodników z Ustki. Niecała minuta do końca pierwszej połowy. Czy coś się jeszcze zmieni? Trzeci faul
Jan Tarustka. I no, przekombinowali nieco teraz. Ten strzał. Ostatnie sekundy tej pierwszej połowy. I koniec. Pierwszej połowy BSF Bochnia wygrywa z MKS-em Jan Tarustka 2-1. 2-1. Wracamy do meczu. Ostatnie 12 minut. Przy piłce. Obok bramki. Jantar! Do przodu! Jantar! Puszka! Jantar!
tam ręki. Szansa na gola i 2-2! Ależ akcja! Ależ akcja! Karol Czubak zrobił to, do czego przyzwyczaił kibiców przez ten cały turniej. I od razu błyskawiczna odpowiedź. 3-2. Tomasz Palonek. Ależ tam się zrobiła ta druga połowa. Emocjonująca. Ale widać, że ani jedni, ani drudzy nie chcą odpuścić. Bochnia broni tytułu, a Jantar cóż, no marzy o tym, aby zasiąść na tym zaszczytnym fotelu. I 4-2. Tomasz Palonek zdobywa swoją czwartą bramkę w tym finale. I Bochnia znów zaczyna uciekać swoim przeciwnikom. Rozstrzelali nam się zawodnicy. Co zrobią teraz? Nie ma bramki! Strzał z dystansu obroniony. Daleki wyrzut. Ale przejęta piłka przez gracze Jantaru. Niedokładne to podanie, ale zabrana piłka. Lekkie nieporozumienie między partnerami. Gramy dalej, 8 minut do końca meczu. Inicjatywa po stronie Bochni. Nie ma gola!
atakuje Jantar. Strzał z dystansu, ale taki strzał zbyt nie może zagrozić. Nie udało się opanować tej piłki. Siedem minut do końca. Strzał, ale prosto w przeciwników, jeszcze poprawiają. Szansa. Połowa czasu za nami. Strzał, ale było blisko. Obok bramki. Próbują. Odpowiedź Bochni, jaka będzie? Był strzał, ale strzał obroniony. Jeszcze Bochnia. Pięć minut do końca. Strzał, ale taki strzał, który zbyt dużo nie mógł tutaj zrobić. Odpowiada Bochnia.
i nie ma gola. Niecałe 4 minuty zostały do zakończenia meczu. Wynik 4-2. Nie ma bramki. Czas dla zawodników z Bochni. I wracamy do meczu. Nieco ponad 3 minuty do końca. Uderzenie z dystansu, ale nad bramką. Już tylko 2 minuty, a tymczasem 5-2. Mateusz Matlęga, zdobywcą bramki. 2 minuty do końca. No i pytanie, czy ekipa z Ustki jest jeszcze w stanie, czy Bochnia za chwilę będzie świętować obronę tytułu. Wszystkiego dowiemy się już za chwilę, już za moment. Ciao.
ostatnie 60 sekund. I myślę, że zawodnicy z Bochni mogą już zacząć świętować kolejny tytuł. Zdobyto po naprawdę bardzo dobrym meczu. Jeszcze szansa na przepieczętowanie tego sukcesu. Ostatnie 20 sekund. Trzy faule dla Janta Rustka. Jeszcze próbują. Jeszcze chcą podwyższyć ten wynik, ale gdzieś, już nawet nie z tyłu głowy, pojawia się ta ochota na wzniesienie dłoni w geście wiktorii, co niniejszym czynią BSF AB od Bochnia mistrzem Polski. Takie są fakty, a już za chwilę ceremonia zakończenia, ceremonia dekoracji. Gratulujemy zwycięzcom. Szacunek dla pokonanych, szacunek dla wszystkich, którzy dziś i wczoraj, i w piątek walczyli w tym turnieju.